Cześć. Jak doskonale wiecie, od 28 kwietnia bieżącego roku właściciele nieruchomości zostali zobligowani do posiadania świadectwa energetycznego. W teorii taki obowiązek istniał już od roku 2015. Jednakże w praktyce druga strona umowy mogła dobrowolnie zrzec się otrzymania takiego dokumentu, do czego namawiali nawet notariusze. W praktyce więc poza deweloperami nikt świadectw energetycznych jeszcze wtedy nie widział. W tej chwili sytuacja diametralnie się zmieniła. Jak już wspomniałem, obowiązek posiadania takiego audytu energetycznego mają zarówno właściciele, którzy sprzedają daną nieruchomość, oraz właściciele, którzy chcą wynajmować swoje mieszkanie. Jeśli więc masz umowę zawartą po 28 kwietnia, powinieneś mieć już stworzone takie świadectwo energetyczne, aby w razie czego pokazać je najemcy. Natomiast jeśli Twoja umowa trwa nieprzerwanie od daty przed 28 kwietnia, spokojnie możesz poczekać na zmianę najemcy i dopiero wtedy postarać się o stworzenie takiego dokumentu. Samym celem świadectw energetycznych jest przypisanie budynków do określonej kategorii energetycznych od A+ przez A, B, C, D, E. Można więc przyjąć, że z biegiem czasu właściciele budynków zostają niejako przymuszeni do podnoszenia klasy energetycznych swoich budynków przez odpowiednie inwestycje. Może to być na przykład wykonanie pompy ciepła, wykonanie fotowoltaiki czy też docieplenia budynku. Zobaczymy, kto w praktyce będzie to wszystko finansował. Sam proces pozyskiwania świadectwa energetycznego jest stosunkowo prosty. W pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z zarządcą nieruchomości albo ze spółdzielni. Od nich powinniśmy otrzymać albo świadectwo energetyczne budynku, albo przynajmniej warunki techniczne danego lokalu. Po otrzymaniu tych informacji szukamy audytora, który działa w naszej okolicy. Przesyłając mu wszystkie informacje, które zdobyliśmy, w odpowiedzi otrzymamy albo ankietę, którą będziemy musieli uzupełnić, albo prośbę o udostępnienie lokalu, aby osoba wykonująca audyt mogła sama dokonać wszystkich niezbędnych pomiarów. Do tych pomiarów należą grubość murów, wielkość okien, czy też grubość izolacji termicznej. Gdy audytor zbierze wszystkie te niezbędne informacje, potrzebuje około 2-3 dni roboczych, aby wykonać dane świadectwo. Wtedy wystarczy mu już tylko zapłacić i otrzymujemy świadectwo energetyczne ważne przez 10 lat. Wyliczając dzienny koszt przez 10 lat takiego świadectwa, wychodzi 3,33 zł na dzień. Jeśli chodzi o koszty związane z takim audytem, w przypadku standardowego lokalu mieszkalnego jest to koszt około 350 do 400 zł, w zależności oczywiście od województwa, audytora, czy też wielkości mieszkania. W przypadku domów jednorodzinnych koszty mogą dochodzić do 1000 zł, w przypadku zabudowy wielorodzinnej może nawet dojść do 2000 zł. Mam nadzieję, że wszystkie te informacje zgromadzone w filmie będą Wam pomocne i pomogą Wam bez problemu zdobyć świadectwo. Dzięki.